Słyszeliście kiedyś o mrocznej triadzie osobowości, czyli wysokim natężeniu cech określanych jako makiawelizm, narcyzm i psychopatia. Wedle niepokojących badań z 2002 roku osoby charakteryzujące się tymi trzema cechami często pełnią funkcje przywódcze i kierownicze ponieważ mroczna triada cech osobowości jest o tyle korzystna, że daje możliwość szybkiego awansowania poprzez deficyty lękowe, determinację i potrzebę doznań oraz przede wszystkim przez cyniczne i skuteczne wpływanie na innych ludzi. Trochę straszne, prawda? O czym należy jednak pamiętać, to że nie mówimy tutaj o klinicznym, chorobowym wymiarze żadnej z tych cech. Nie chodzi tutaj o psychopatię jako taką, ani o narcystyczne zaburzenie osobowości. Założenie modelu jest takie, że każdy z nas ma jakiś poziom wszystkich tych trzech cech. O mrocznej triadzie mówimy jednak dopiero wtedy, kiedy u danej osoby wszystkie te trzy cechy są na zdecydowanie wyższym poziomie niż u przeciętnego reprezentanta społeczeństwa. Opowiem dzisiaj o tym, jak psychologowie definiują te trzy cechy i czym, pomimo podobieństw, się one od siebie różnią, oraz jak takie osoby o mrocznej osobowości radzą sobie w społeczeństwie, szczególnie w pracy i w związkach. Zostańcie ze mną. A po więcej ciekawostek ze świata psychologii, ale też literatury, filozofii, zapraszam was serdecznie na mój Instagram "Człowiek Absurdalny". Wątek mrocznej triady i generalnie takich ciemnych stron przywództwa poruszałem podczas jednego z moich wykładów na zajęciach, jakie prowadzę w ramach zarządzania na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. I jeżeli akurat zastanawiacie się nad wyborem kierunku studiów, to chciałbym Was serdecznie zaprosić do studiowania m.in. u mnie. Będąc częścią zespołu Uczelni Techniczno-Handlowej, widzę od wewnątrz, że to bardzo mądrze, szybko i nowocześnie rozwijający się projekt, dlatego mocno polecam całą ich ofertę studiów. A w szczególności zapraszam na kierunek, na którym sam wykładam, czyli zarządzanie, bo uważam, że jest naprawdę dobrze zaplanowany oraz ma bardzo praktyczną ofertę specjalizacji. Ja z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej cieszę się, że uczestniczę w tym projekcie. Ostatnio zresztą studenci po pierwszym semestrze wystawili mi bardzo fajne oceny, jako dla wykładowcy, więc jest mi niesamowicie miło z tego powodu. Jeżeli temat jest dla Was jakkolwiek aktualny, to serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z ofertą uczelni. Link do niej jest w opisie tego odcinka. Rozdział pierwszy. Cechy wspólne mrocznej triady. Nazwa mroczna, czy też czasami ciemna triada, pochodzi od angielskiego słowa dark triad, a została nadana przez amerykańskich psychologów Delroya, Paulusa i Kevina Williamsa jako określenie dla trzech właściwości charakterologicznych, które są społecznie awersyjne i niepożądane, lecz stanowią przejaw normalnej zmienności w obrębie osobowości. Zauważmy tutaj pewien paradoks, że z jednej strony nie chcemy tych cech w społeczeństwie, obawiamy się ich, a z drugiej strony bardzo często podążamy za osobami, które mają taki zestaw cech, źle później na tym zazwyczaj wychodzimy. No, może dlatego właśnie tak bardzo się tego typu osób z tego typu cechami obawiamy. To jakie są te konkretnie cechy? Pierwsza to makiawelizm, pojęcie wprowadzone do psychologii przez Richarda Christiego. Opisuje ono zespół właściwości osoby chłodnej emocjonalnie, egocentrycznej, nieufnej, pragmatycznej, cynicznej i dwulicowej, kontrolującej innych i manipulującej w celu uzyskania osobistych korzyści oraz niezainteresowanej dobrem partnera. Istotą narcyzmu jest z kolei zaabsorbowanie sobą, poczucie własnej ważności, wyjątkowości, wyższości, a także roszczeniowość, arogancja oraz instrumentalny stosunek do ludzi, wykorzystywanych w celu podtrzymania zafałszowanego obrazu samych siebie. Dla psychopatii typowy będzie niski poziom lęku i deficyty empatii, którym towarzyszy poszukiwanie doznań, impulsywność i antyspołeczne zachowania. Ja robiłem już kilka odcinków o psychopatii. Jak łatwo zauważyć, nie jest ona tutaj definiowana tak klasycznie, jako sam w sobie bardzo złożony konstrukt, który też często wiąże się na przykład z zaobserwowanymi zmianami, różnicami w funkcjonowaniu mózgu takich klasycznych psychopatów. Niemniej jednak, tutaj w tym ujęciu, o czym należy jeszcze raz podkreślam, pamiętać, to nie są jednostki, te cechy, które mają charakter kliniczny. Uważa się więc niejako, że każdy zdrowy człowiek nadal. Może, jakby może pasować do tej mrocznej triady i mieć wysoki poziom tych cech, chociaż oczywiście bardzo dużo tutaj będzie zależało od takiej definicji zdrowia. Jest to niezwykle szara strefa yy, analizowania tego, na ile ktoś dobrze, zdrowo funkcjonuje i na ile, powiedzmy, nie jest on taki destrukcyjny totalnie dla swojego otoczenia. Składowe ciemnej triady łączy przede wszystkim ich antyspołeczny charakter i zauważa się, że osoby z wysokim poziomem tych cech w kontaktach międzyludzkich są przede wszystkim egoistyczne i bezduszne. Manipulują i wykorzystują nawet swoich długoletnich partnerów życiowych i uzyskują korzyści ich kosztem. Porównując te koncepcje osobowości do innych modeli, np. pięcioczynnikowego modelu osobowości, zauważa się najsilniejszy negatywny związek cech triady z ugodowością, co przekłada się na wysoki poziom takich cech jak egoistyczność, nietolerancyjność, niecierpliwość, autokratyczność, kłótliwość i agresję. Natomiast w odniesieniu do modelu sześcioczynnikowego, tzw. heksako. Elementy ciemnej triady są silnie negatywnie powiązane z czynnikiem uczciwość, skromność. Dlaczego osoby z cechami mrocznej triady mogą być jednak bardzo skuteczne i pożądane np. w środowisku biznesowym? Wedle kołowego modelu cech interpersonalnych, który opisuje się na dwóch wymiarach sprawczości i wspólnotowości, zauważa się, że te wysokie natężenie cech mrocznej triady koreluje np. z wysoką sprawczością, choć z bardzo niską wspólnotowością. Uważa się, że osoby z wysokim poziomem makiawelizmu, narcyzmu i psychopatii mają na przykład wysoki poziom przywiązania do wartości tzw. sprawczych, takich jak status, władza, przewaga, sława, bogactwo czy ambicja, ale kosztem cech wspólnotowych, którymi są współczucie, uprzejmość, altruizm, uczciwość, zdolność wybaczania czy harmonia. Model ten najwyraźniej pokazuje wspólne jądro trzech mrocznych cech, którymi są w kontaktach z innymi ludźmi dążenie do przewagi i osobistych korzyści, ale kosztem bliskości. Niektórzy badacze postulowali, żeby wprowadzić jedną nową właściwość zamiast rozróżniania na takie trzy osobne cechy. Koniec końców to stanowisko jakoś specjalnie się nie upowszechniło i czym w takim wypadku różnią się od siebie te trzy cechy mrocznej triady? Rozdział drugi. Różnice między makiawelizmem, narcyzmem i psychopatią. Jak wynika z najnowszych badań, nie każdy, kto ma na przykład wysoki poziom jednej z cech, dajmy na to narcyzmu, musi od razu mieć wysokie poziomy na przykład makiawelizmu czy psychopatii. Jak się okazuje, od tej proporcji może bardzo wiele zależeć, na przykład jeśli chodzi o stosunek do takich obszarów życia jak związki czy właśnie praca zawodowa dla psychopatii wymiarem szczególnym ma być impulsywność odróżniająca tę właściwość od makiawelizmu i narcyzmu natomiast tendencja do wzmacniania własnego ja ulepszania własnego wizerunku jest charakterystyczna jedynie dla osób narcystycznych z kolei jedynie makiawelistom przypisuje się umiejętność strategicznego myślenia i długoterminowego planowania oraz kierowanie się bilansem zysków i strat Deficyty w wyrażaniu i rozumieniu emocji łączą makiawelistów i psychopatów, lecz osoby narcystyczne są wręcz przeciwnie, bardzo skuteczne w pracy z emocjami. Ciekawe różnice zauważa się też na przykład w kontekście wyrażania i stosowania agresji. Agresywne zachowania pojawiają się u osoby psychopatycznej, zarówno jako odpowiedź na prowokacje, jak i bez jakiejkolwiek prowokacji ze strony otoczenia. Osoby narcystyczne z kolei reagują agresją tylko na prowokacje, przede wszystkim w sytuacji zagrożenia ego, gdy interpretują coś jako osobistą zniewagę. Machiawelizm, jako strategia zakładająca przede wszystkim skrytą manipulację otoczeniem, w zasadzie wyklucza otwarte okazywanie agresji z obawy przed jej negatywnymi konsekwencjami dla powstania mrocznej triady, jak widzimy, istotny jest też pewnego rodzaju balans, bo zbyt wysoki poziom jednej cechy, na przykład impulsywnej psychopatii, będzie wykluczał bardzo wysoki poziom drugiej, np. przykład makiawelizmu, który raczej wiąże się z chłodnym długofalowym planowaniem. E, wszystkie te cechy łączą się też, jak wielokrotnie podkreślano, z manipulowaniem innymi ludźmi, ale z innych jak się zauważa powodów. U osoby narcystycznej manipulacja służy przede wszystkim wzmacnianiu własnego ja podwyższaniu statusu, zdobywaniu uwagi, podziwu i popularności. Makiawelista jest raczej zainteresowany celami związanymi z władzą, posiadaniem i statusem. Psychopata za to dostarcza sobie mocnych wrażeń, osiągając tą drogą stan ekscytacji. Manipulacja może służyć osiąganiu przyjemności z bawienia się ludźmi oraz zaspokajaniu potrzeb tu i teraz. No dobrze, myślę, że rozumiemy już mniej więcej ideę mrocznej triady. Jak teraz wysoki poziom tych cech przekłada się na konkretne dziedziny życia? Rozdział trzeci. Mroczna triada w związkach. Wspominałem o tym, jak wysoki poziom cech mrocznej triady wiąże się na przykład z modelami osobowości pięcio- i sześcioczynnikowym i z takimi cechami jak ugodowość i teraz w związku będzie objawiało się to taką nieufną postawą do partnera, nieustępliwą, roszczeniową, często rywalizującą i oczywiście egoistyczną, jeżeli zaś chodzi o uczciwość z sześcioczynnikowej z sześcioczynnikowego modelu osobowości, no to będzie on pokazywał, że osoby z wysokim poziomem cech mrocznej triady swoje cele w związku będą realizowały przede wszystkim z pominięciem różnych norm społecznych i, tej, i tych moralnych aspektów współżycia z drugim człowiekiem. Wedle badań osoby o wysokim poziomie makiawelizmu, narcyzmu i psychopatii stosują tak zwaną szybką strategię reprodukcyjną, polegającą na nawiązywaniu wielu krótkotrwałych związków, odbijaniu innym partnerów i niewierności. Strategia ta przeciwstawiana jest strategii wolniejszej, skoncentrowanej na budowaniu głębokich relacji i pełnieniu ról rodzicielskich. Późniejsze badania wykazały jednak, że jedynie u psychopatów szybka strategia zdecydowanie dominuje. Natomiast osoby z dominującą cechą makiaweliczności wykazują dużą elastyczność zachowań, związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem związków romantycznych. Robiłem kiedyś odcinek o typie relacji tzw. friends with benefits i co ciekawe w badaniach wiążących te zjawisko z mroczną triadą okazuje się, że wśród osób będących w tego typu relacjach rzeczywiście zauważa się podwyższone cechy psychopatii i makiawelizmu, ale już nie narcyzmu, co jest jednak jeszcze ciekawsze, to osoby, które już są w tego typu układzie i mają właśnie wyższy poziom niż przeciętna społeczna psychopatii i makiewelizmu, czerpią mimo wszystko dużo mniejszą satysfakcję i radość z tego typu układów z drugim człowiekiem. Rozdział czwarty. Mroczna triada w pracy. Choć osoby z wysokim poziomem cech mrocznej triady, jak wspominałem, potrafią szybko awansować i zajmować stanowiska przywódcze, na przykład w organizacjach, to jak wykazuje na przykład metaanaliza badań z 60 ostatnich lat dotyczących cech mrocznej triady, osoby z wysokim natężeniem tych cech wykazują się dość niską jakością swojej pracy i bardzo często wiążą się z nimi różne zachowania problemowe w organizacjach, takie jak na przykład zachowania mobbujące. Myślę, że to generalnie pokazuje taki trochę szerszy problem, że nasz biznes, nasze przedsiębiorstwa często budujemy na trochę złych fundamentach. I na niekoniecznie dobrych, długofalowo wartościach i liczy się przede wszystkim. Szybki efekt i perspektywa krótkofalowego zysku. I pamiętam, byłem kiedyś na takim spotkaniu z menedżerami wysokiego szczebla z organizacji finansowych, i tam jedna z firm prezentowała takie rozwiązania, które w długiej perspektywie mogły przynieść duże oszczędności i nie tylko jakby w kwestiach finansowych mogły poprawić funkcjonowanie tych organizacji. I pamiętam, że ta ich, ten ich pomysł, ta ich idea spotkała się z takimi troszeczkę uśmiechami ironicznymi u menedżerów. Jeden z nich przemówił, że. Proszę pana, ale żaden zarząd tego nie kupi, bo przecież za, żaden zarząd nie wie, czy oni będą dalej za dwa czy za trzy lata. Liczy się to, co jest tu i teraz w tym roku, jakie przedstawimy wyniki finansowe naszym akcjonariuszom. Nikt się nie zastanawia tym, co zrobić, żeby organizacja była nadal w bardzo dobrym miejscu za 10-15 lat. Co jeszcze wyróżnia osoby z mroczną triadą w miejscu pracy? Zauważa się na przykład, że pracownicy psychopatyczni są skłonni używać głównie twardych taktyk wpływu, opartych na presji. Narcystyczni za to stosują taktyki miękkie. W idei tej osoba manipulowana ma wierzyć, że dane działanie leży w jej interesie. Natomiast pracownicy makiaweliczni wykorzystują te dwie grupy taktyk w jednakowym stopniu. Taktyką wpływu wyróżniającą psychopatów jest też stosowanie gruźb. Makiawelistów użycie uroku osobistego i jawna manipulacja, a w przypadku osób narcystycznych wykorzystywanie urody oraz wzbudzanego podziwu. Choć uważa się, że człowiek z ukształtowanym już zestawem tych cech trafia niejako do miejsca pracy, do swojego środowiska zawodowego, to jednak obserwuje się w psychologii, że często sama na przykład władza, to że ktoś znajduje się na jakimś stanowisku menadżerskim, czy awansuje na nie, ma też na niego bardzo duży wpływ. Jest to tak zwany metamorficzny efekt władzy. Akt wpływu zmienia nie tylko zachowanie osób, które są jego adresatami, lecz także wartości i postawę osób, które wywierają wpływ. Zmiany te nazwane zostały metamorficznymi efektami wpływu. Jeżeli osoba wywierająca wpływ używa z sukcesem silnych i kontrolujących taktyk wpływu, to wierzy, że adresat wpływu nie ma kontroli nad swoim zachowaniem. W języku teorii atrybucji efektywne stosowanie taktyk wpływu prowadzi do przekonania, że osoba podlegająca wpływowi jest zewnątrz sterowna. Brak kontroli nad własnym zachowaniem odbierany jest negatywnie. Wytłumaczeniem takich mało korzystnych ocen jest fakt, że zachowanie osób, na które wywierany jest wpływ, bez względu na to, jakie by nie było doskonałe, jest spostrzegane jako wywołane przez siły zewnętrzne, a nie przez umiejętności czy właściwości danej osoby. Między innymi dlatego mówi się często, że władza korumpuje i coś w tym rzeczywiście z psychologicznej perspektywy jest. Niemniej jednak nie tylko samo manipulowanie i kontrolowanie, wpływanie na innych ma niezdrowy wpływ na psychikę. Również na przykład utrzymywanie ciągłego takiego pozytywnego obrazu na swój temat, ciągłe podtrzymywanie tej niejako maski, które może szczególnie dotykać osoby z wysokim poziomem narcyzmu, również bywa dość destrukcyjne dla psychiki i mówi się tutaj o tak zwanym wyczerpywaniu zasobów kontroli. Jeżeli kierownik wydatkuje duży wysiłek, aby prezentować się wobec swoich podwładnych czy zwierzchników w określony sposób, czyli podejmuje wysiłek autoprezentacji, często związany z koniecznością prezentowania zachowań niezgodnych z naturalnymi cechami, nawykami, ITP, może odczuwać psychiczny koszt polegający na wydatkowaniu lub wyczerpywaniu ważnych zasobów. Wyczerpanie ego prowadzi zaś też do zwiększonej podatności na nieuczciwość. Problemem władzy jest więc też taka trochę samonapędzająca się spirala. Z jednej strony osoby, które mają wysoki poziom cech z tej naszej mrocznej triady, mogą łatwiej awansować, łatwiej dostawać się na stanowiska przywódcze, ale z drugiej strony później już samo to przywództwo może w nich jeszcze wzmacniać te negatywne postawy, te negatywne wzorce, no i właśnie prowadzić do tej degeneracji na stanowisku kierowniczym. Na koniec jednak taki troszeczkę pozytywny akcent, bo psycholog humanistyczny Scott Barry Kaufman zaproponował dla przeciwwagi domrocznej triady wprowadzenie tak jasnej triady cnót osobowości. Wedle jego koncepcji mają to być humanizm, kantyzm i wiara w ludzkość. Choć to dość nowy koncept, to zakłada się, że osoby takie mają wyższe poziomy szeroko rozumianego uduchowienia, ale też satysfakcji życiowej, akceptacji innych, przekonania, że oni i inni są dobrzy, współczucia empatii, otwartości na doświadczenie i sumienności. Tyle na dzisiaj. Chętnie poczytam o Waszych przemyśleniach na temat mrocznej triady, może doświadczeniach w spotkaniu tego typu osób. Jeszcze jestem też bardzo otwarty jak zawsze na pytania, żeby mogły powstać kolejne odcinki, co na przykład, który wątek chcielibyście, żeby pociągnąć uzupełnić z tego, co pojawiło się tutaj dzisiaj. Jeżeli akurat rozważacie kierunek, wybór kierunku studiów na, na przyszłość, na przyszły rok na przykład, to serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z ofertą uczelni techniczno-handlowej, na której wykładam link. Do oferty szkoły jest w opisie tego odcinka. Zapraszam też na mój Instagram. Człowiek absurdalny, po więcej inspiracji. Myślę, że fajną zupełnie tego, co tutaj się dzieje. I zostawcie subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.